Mirosław Losik. Protestujecie dzisiaj przeciwko czemu, przeciwko komu? Bezdomności, biurokracji, po prostu nie mam gdzie się załatwić, nie mam gdzie się wymyć. Jesteśmy bezdomni, prezydent po prostu ma to gdzieś. Ogólnie. Już sama nazwa wskazuje, że nie macie gdzie mieszkać, no ale gdzieś przecież trzeba spać. Dokładnie, ale po prostu władze mają to gdzieś po prostu. No to gdzie śpicie? Różnie, po klatkach, po piwnicach, po komórkach. A z czego żyjecie? Ze złomu, z puszek. Z tego da się wyżyć? No trochę się da, trochę tam zakonnice pomagają, jakiś tam posiłek dają. Czyli głodni nie chodzicie? No, na jedzenie też, prawda? No niestety, jest tak jak jest. Po prostu przede wszystkim my protestujemy przecież o władzy, że przymykają na to oczy, prawda? Po prostu policja bije nas. Przecież ja mam żebra potłuczone. Wyganiają nas ze stacji, z przystanków. Po prostu dyskryminacja i to. No w takim razie jak wy, bezdomni, widzicie ewentualne rozwiązanie waszego problemu? Na te pytanie nie mogę odpowiedzieć. Nie jestem w stanie. Dobra, to czego oczekujecie? Po prostu, żeby traktowali nas jako normalnych ludzi, jak każdego człowieka, prawda? A oni nas traktują bezdomnych, jakbyśmy byli, nie wiem, złodziejami, jakbyśmy co robili, prawda? Bo traktują nas bezdomnych to jako trzecie kategorie. A to powiedziałem. Jako trzecią kategorię, prawda? Może to naiwne pytanie, ale jak się zostaje bezdomnym? No w mojej sytuacji to było... W mojej sytuacji to było tak, że po prostu... To jest właśnie też. Ale w mojej akurat sytuacji... to było tak, że po prostu... Ja wyjechałem do Grecji, miałem socjalne mieszkanie. A te mieszkanie trzeba było przedłużać co roku, prawda? Ja przyjechałem po półtora roku, już sprawa była w sądzie i eksmitowali mnie. A pana koledzy? No trudno mi za nich odpowiadać, prawda? Ale jest pan zapewne chociaż trochę zorientowany. Temu panu spalili mieszkanie. Był zameldowany. Teraz już chyba jest wymeldowany. Także ja tego nie rozumiem. No. Jak może być człowiek zameldowany, bo mu mieszkanie spalili i go wyrzucili na bruk? No nie jestem w stanie tego zrozumieć. Wymeldowali mi już. Jestem wymeldowany, ze sobą mówię, dla mieszkania. No, ale to mieszkanie to już się pewnie nie nadawało do tego, żeby w nim mieszkać. Ale ja tego nie spaliłem, tylko kto spalił, nie? Kto spalił. Ale to mógł dostać mieszkanie socjalne, zastępcze. A jestem 258. A jest na liście 258, także ja nie wiem, czy ten człowiek tu żyje, żeby dostać mieszkanie. Dlatego mówię, przede wszystkim urzędnicy przymykają oczy. Bo dla siebie, to oni mają bardzo dobrze, prawda? Bo... A tym bardziej pan Wątuba, prezydent. Tak, to jest człowiek... Do niczego. Chcą po prostu się go pozbyć. Dokładnie. Bo ma jeszcze... A jak pan został bezdomnym? Dobrze. Eksmisja. Eksmisja, wie pan. A czemu? Proszę. Czemu eksmisja? Bo nie płaciłem za mieszkanie. Zwolniłem z pracy. Może w tej chwili zawodziłem sam. Na co panowie liczą po dzisiejszym, nazwijmy to, happeningu? Żeby po prostu traktowali nas z godnością jako bezdomnych i jakoś pomóc nam stworzyli. A pana sytuacja jaka jest? Moja sytuacja, zostałem eksmitowany w 2011 roku. Nie dostałem kluczy do mieszkania socjalnego. Nie, musiałem się najpierw z małym dzieckiem, które nie ma warunku. Wcale ubikacji nie ma. Jeden pokój grzyb jest, nie? Byłem u prezydenta, wszędzie byłem z dzieckiem. Kobietę mam chorą na schizofrenię, nie? Tu jest pani psycholog, nie? I tego, ja idę do prezydenta, tu idę do mieszkaniowej, a on powiedział, być pan zadowolony, bo pan pójdzie pod most.
obiecali mi do tej pory nie mam ani nic, łazienki, dziecko musi patrzeć jak mama do wiaderka sika albo kupę robi. Nie ma, plac zabaw nie ma dla dziecka, byłem, żeby się bawiło, sąsiedzi są tak, dla psów się robi łazienki, nie? Sąsiedzi mają po 3 psy, po 2 psy, nie? A dziecko, dzwonię po stras, rok czasu już czekam na łazienkę, powiedzieli, że mi nie zrobią łazienki. Grzyb jest, wszystko jest. Kurator przychodzi, kurator jest pod wrażeniem, sądzę się już rok, to sędzina jest korumpowana, broni komornika. Komornika broni, okradł mnie ze wszystkiego. Wszystkiego, meble mi zniszczyli, wszystkiego. Teraz znów, co? 1,5 miesiąca tego. Policja mówi, sami Adam włamał się do mieszkania, meble mi zniszczył, narzędzia mi pokradli, wszystko, nie? I aż trudno uwierzyć. Pod Bogiem, żeby... Aktualnie toczy się sprawa o posiadanie. O posiadanie. Tu jest, pisał do internetu, wszędzie jestem w internecie, Grabowski Ryszard. No jestem, ma przyjść, byłem 15 w Radiu Park. Byłem, powiedziałem, oni lekceważą wszyscy, boją się, skorumpowani są urzędnicy tutaj. Razem to bardzo poważne oskarżenia. Jest, bo sprawa się toczy. I ja się pytałem w Wysokim Sądzie, on jest świadkiem, tutaj ten pan, nie, już jest świadkiem, że... Komornik Gronek okradł tego człowieka. Tak, okradł mnie, ja się sądzę, dlaczego postępowania jeszcze, nie zawiesili go, nie? Żeby panu nie zrobił sprawę, że pan go nagrywał, to mi sędzina powiedziała. On może panu sprawę zrobić, bo pan go nagrywał, bez tego. A mnie w gazecie opisali, mam tą gazetę w domu, nie? I zamiast napisać Ryszard Grabowski, to Andrzej Grabowski. Tutaj pan spoza kadru opowiada różne rzeczy, ale nie chcę, żebyśmy go sfilmowali. Proszę się może zakryć i powiedzieć, co pan ma do powiedzenia na ten temat. Dziecko bez żadnej decyzji sądu zostało wyrzucone na bruk. Zostało eksmitowane, 2-letnie dziecko. To jest bardzo istotna sprawa, którą trzeba tutaj podkreślić. Czy pan jest też bezdomnym? Nie jestem bezdomnym. Jestem tutaj mocno związany, że tak powiem, emocjonalnie z całym tym przedsięwzięciem. Rozmawiałem w sprawie ewentualnego utworzenia ogrzewalni dla ludzi bezdomnych tutaj w Kędzierzynie-Koźlu z prezydentem Ramsem. Prezydent po prostu odmówił. Stwierdził, że miasto nie jest zainteresowane taką akcją w ogóle. Co to jest ta ogrzewalnia? Miejsce, gdzie ci ludzie mogliby po prostu w zimie przyjść i się przytulić do kaloryfera i napić gorącego kubka herbaty. I to jest wszystko. To generalnie gdzie oni mieszkają w zimie? Proszę spytać, to są ludzie, którzy mieszkają na ławkach. Ten pan mieszka na Wieniawskiego w śmietniku, żeby tak było, żeby sobie inni panowie tutaj mieszkali. W śmietniku mieszkają. To jak tam się mieszka? Dla mnie normalnie. Wie pan co? Czyli śmietnik to jest dla pana normalne mieszkanie? Dla mnie tak. Nie ma pan innego wyboru? No chyba tak. To zależy od prezydenta.